Witajcie kochani, dzisiaj temat nietypowy, bo dotyczący serialu The Mandalorian. A jak dobrze wiecie, na kanale rzadko pojawiają się materiały z nim związane. Usługa Disney Plus nie jest wciąż oficjalnie dostępna w Polsce, więc duża część z Was serialu jeszcze nie oglądała. Dlatego ja, nie chcąc Wam zdradzać fabuły Mandalorianina, staram się unikać wątków dotyczących serialu. Dzisiaj jednak zrobimy wyjątek, zatem ostrzegam na wstępie, że w tym materiale znajdą się, co prawda niewielkie, ale zawsze, spoilery historii z drugiego sezonu. To tyle jeśli chodzi o ostrzeżenia, teraz pozwólcie, że przejdę już do rzeczy. W 13 odcinku The Mandalorian dowiadujemy się w końcu co nieco o przeszłości Baby Yody. Nie tylko poznajemy jego imię, którego wymieniać tutaj nie będę, bo spoilery chcę ograniczyć do minimum, ale też dowiadujemy się, co z dzieckiem działo się w czasie wojen klonów. Już na początku pierwszego sezonu pojawiła się informacja, że Baby Yoda ma około 50 lat, więc to, że żył w tym okresie, nie było nigdy żadną tajemnicą. Ale konkrety. Jak się okazało, w schyłkowym okresie istnienia Republiki nasz uzdolniony w mocy Zielony Bobas był członkiem zakonu Jedi, którego w świątyni na Coruscant szkoliło wielu znakomitych rycerzy. Prawdopodobnie treningiem Młokosa zajmował się m.in. sam mistrz Yoda, bo ten od stuleci poświęcał się bez reszty pracy z najmłodszymi adeptami mocy. Biorąc dodatkowo pod uwagę, że obaj byli przedstawicielami tego samego gatunku, w galaktyce spotykanego bardzo rzadko, miałoby to tym większy sens, że wielki mistrz zakonu Jedi specjalną uwagę poświęcał właśnie temu dziecku. Szkolenie Baby Yody przerwało oczywiście dojście do władzy przez Palpatina. Z The Mandalorian dowiadujemy się, że dziecko zostało uratowane ze świątyni na Coruscant, którą Vader zaatakował razem z armią klonów, a potem ukryte. I choć tego, kto dokładnie uratował Baby Yodę przed Anakinem i jego batalionem, serial nam nie zdradził, to istnieje jedno dość logiczne wytłumaczenie, które byłoby spójne z obecnym kanonem Gwiezdnych Wojen. A mając na uwadze, jak twórcy serialu pełnymi garściami czerpią zarówno z kanonu, jak i legend, nie zdziwiłbym się, gdyby w tym przypadku również wykorzystali jedną z istniejących już historii. Mianowicie chodzi mi o postać Jocasty Nu. Z filmów kojarzyć ją możecie przede wszystkim z Ataku Klonów, w którym pojawiła się dosłownie na chwilę, natomiast jej rola w uniwersum Star Wars została potem rozpisana w komiksowej serii Darth Vader, Dark Lord of the Sith. Jocasta była archiwistką w świątyni Jedi na Coruscant i przebywała na jej terenie, gdy ta placówka została zaatakowana przez klony. Nie wiemy, jak zdołała tego dokonać, szczerze powiedziawszy, to nie potrafił tego pojąć nawet Palpatine, ale Jocaście udało się uratować i uciec ze świątyni. Czy to właśnie ona ocaliła Baby Yodę od pewnej śmierci z rąk Vadera i klonów? To bardzo prawdopodobne. Mały Yoda nie ograniczyłby zasadniczo jej ruchów i nie spowalniał jej w ucieczce, więc ma to ręce i nogi. Zwłaszcza, że jej celem było później odbudowanie zakonu z użyciem listy dzieci czułych na moc, stworzonej przez rycerzy szukających kandydatów na nowych Jedi. Dlaczego jednak Jocasta, skoro miała tak ambitne plany, miałaby ukryć Baby Yodę i nigdy po niego nie wrócić? Bo z serialu przecież wiemy, że na jakimś etapie dziecko wpadło w niepowołane ręce. No cóż, przez kilka miesięcy po wydarzeniach zemsty Sithów, przebywając w ukryciu, Jocasta odbudowywała archiwa zakonu i zapisywała wszelkie znane jej nauki Jedi na holokronach. No bo wiecie, jako archiwistka miała dostęp do niemal wszystkich informacji i posiadała fotograficzną pamięć, więc ma to sens, że w tym czasie wolała ukryć Baby Yodę i poświęcić się odtworzeniu archiwów. Archiwów, które miały przecież służyć kolejnemu pokoleniu rycerzy, które ona wychowa. Niestety do pełni sukcesu Jocaście brakowało wspomnianej listy dzieci czułych na moc, pozostawionej w tajnym pomieszczeniu gdzieś w świątyni. Kobieta postanowiła zatem powrócić na Coruscant i wykraść listę, ale na jej nieszczęście taki ruch przewidział Sidious. Okazało się bowiem, że Palpatine wiedział, że gdzieś w świątyni, choć gdzie dokładnie było dla niego tajemnicą, znajduje się lista z lokalizacją dzieci. I przeczuwał też, że Jocasta prędzej czy później po nią wróci. Dlatego właśnie nakazał Vaderowi, by ten miał oko na świątynię i pojmał Nu, gdy ta odzyska pożądany przez Sidiousa przedmiot. Vader nie wiedział, co dokładnie Jocasta wykradła, ale gdy już ją pojmał i poznał prawdę, zniszczył listę i zabił archiwistkę. Sid w dzieciach widział swoich ewentualnych następców, a nie zamierzał tracić swojej pozycji w Imperium. Palpatina zaś okłamał, że Jedi zginęła podczas próby ucieczki.
To wszystko tłumaczyłoby, dlaczego Jocasta nigdy nie wróciła po Baby Yodę, a jego dalsze losy potoczyły się tak jak w serialu. Oczywiście nie mamy pewności, czy to właśnie Jocasta ocaliła dziecko, aczkolwiek taki scenariusz byłby kolejnym miłym ukłonem twórców serialu w stronę innych kanonicznych opowieści z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tradycyjnie dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Kupujecie tę teorię, czy waszym zdaniem Baby Yodę uratował ktoś inny, może zupełnie nowa postać, którą w serialu dopiero zobaczymy? Jeśli podobał ci się ten materiał, zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Wściekłe wąsy obecne są również na Instagramie i Facebooku, gdzie znajdziesz dodatkowe materiały niepublikowane na kanale. Na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami.